Dzień dobry, witam Państwa w wideokomentarzu do sytuacji na rynku detalicznym paliw w Polsce. W tym tygodniu ponownie kierowcy mogli ucieszyć się z obniżek cen paliw na stacjach. Niestety wszystko wskazuje na to, że trend spadkowy, który jest obecny już od ponad miesiąca na rynku krajowym, dobiega końca i w przyszłym tygodniu kierowcy odczują wyższe ceny paliw. Średnie ceny paliw w tym tygodniu wyniosły w przypadku benzyny 95-oktanowej jest to 4,56 zł, dla diesla średnia cena wyniosła 4,41, a dla autogazu 2,14. Sytuacja na globalnym rynku ropy naftowej również nie jest optymistyczna, biorąc pod uwagę to, że od tamtego tygodnia cena za baryłkę ropy Brent wzrosła o około 2 dolary i obecnie trzeba za nią zapłacić około 55 dolarów. Również sytuacja ta przekłada się na to, co się dzieje w hurcie w Polsce obecnie, ponieważ ceny paliw, w tym przypadku 95 oraz oleju napędowego w stosunku do ubiegłego tygodnia podrożały o około 80 zł, co również przełoży się na sytuację na rynku detalicznym w przyszłym tygodniu. Prognozowane przedziały cenowe dla paliw w przyszłym tygodniu to w przypadku benzyny 95-oktanowej jest to 4,59 zł do 4,70 zł. Dla diesla jest to 4,43-4,54, natomiast dla autogazu 2,12-2,18.